To są wiadomości Radia Szczecin. Zabójstwo w Dąbiu. Ofiara to 35-letni Krzysztof S., były bokser powiązany ze światem przestępczym. Jak podaje Gazeta Wyborcza, jego śmierć mogła być skutkiem gangsterskich porachunków. Zatrzymano w tej sprawie 4 osoby. Mężczyzna został wczoraj wieczorem napadnięty przez 5 uzbrojonych w pałki i siekiery napastników. Zdołał dobiec do komisariatu w Dąbiu. Tam policjanci próbowali go ratować. Niestety mężczyzna zmarł. To są wiadomości Radia Szczecin. Osadzeni w areszcie śledczym w Kamieniu Pomorskim pracują poza murami więzienia. Sprzątają parki, zamiatają ulice, a także pomagają w remontach budynków publicznych. Dzięki ich pracy dzieci mogą uczyć się w wyremontowanym i ciepłym budynku szkoły. Władze aresztu chcą, by z usług więźniów skorzystały również prywatne firmy i osoby. Na razie jednak chętnych nie ma. W areszcie śledczym w Kamieniu Pomorskim przebywa aktualnie około 70 osób. Ponad połowa pracuje codziennie poza murami więzienia. Wiadomości możesz komentować na radioszczecin.pl. Kilkadziesiąt osób chce pomóc 7-letniemu Kubie choremu na białaczkę. Do szkoły podstawowej 37 w Szczecinie przyszli dziś potencjalni dawcy szpiku, by się zarejestrować. Chłopiec przeszedł już chemioterapię, jednak to nie pomogło. Potrzebuje przeszczepu szpiku od dawcy niespokrewnionego. To dla niego jedyny ratunek. Akcja trwa dziś do 20 w podstawówce przy ulicy Rydla. Akcja będzie prowadzona także w weekend od godziny 9. Rejestracja będzie się odbywać w 3 centrach handlowych w Szczecinie. To są wiadomości Radia Szczecin. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. To jedne z ostatnich słów, które wypowiedziała Danuta Siedzikówna Inka przed egzekucją. Zdanie legendarnej sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej malowane jest na banerze, który zostanie zaprezentowany podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W akcji tworzenia napisu biorą udział młodzi ochotnicy. Baner powstaje w LO nr 1 w Szczecinie. W całości zostanie zaprezentowany 1 marca w trakcie Szczecińskiego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pogoda w Radiu Szczecin. Pochmurno, z możliwym deszczem, 4 stopnie w Szczecinie. Wiatr południowo-zachodni słaby, ciśnienie stabilne. Szczecińska lista przebojów. Lista przebojów. Cześć, witajcie dziś po 20. Szczecińska lista przebojów na antenie Radia Szczecin. Będziemy mieli 6 nowości, a co poza tym? Nie będziemy owijać w bawełnę, że mamy nowy numer 1 i to naprawdę zawodowy. No i poza tym oczywiście dużo nowych propozycji do listy, między innymi nasi, Łona i Weber, ze świetnym kawałkiem. Świetnym kawałkiem, który nucę od paru dni i nie może wyjść z mojej głowy, naprawdę polecamy. Po 20. lista przebojów Radia Szczecin, a po 22. domówka, no tam będzie imprezowo, no i będzie zabawowo, zapraszamy. W samochodzie. Radio Szczecin.